Witam w kolejnej relacji z budowy Mostów Chrobrego we Wrocławiu. Dzisiejszy przelot niestety nie napawa optymizmem w kontekście bliskiego otwarcia mostów do ruchu. Musiało być zgłoszonych bardzo dużo uwag co do torowiska, bo na moście południowym beton jest w dużej części skuty. Szanse na zakończenie poprawek i ponowne wybetonowanie w ciągu tygodnia są raczej małe. Na moście południowym prace trwają tylko na nabrzeżu. Po lewej stronie Swojczyckiej trwają prace przy skarpie wzdłuż chodnika. Nie jestem pewien, czy będzie to kolejny chodnik lub ścieżka rowerowa po tej stronie. Naprzeciwko Mydlanej wysypano kamieniem rów melioracyjny, a na prawej końcówce powstał fragment chodnika przedłużony tymczasowo asfaltem. Tym razem także obiecane spojrzenie z bliska na pracę na Marka Polo. Dokładnie widać nowo powstały chodnik od strony kanału. Po lewej prace przy budowie kolejnych chodników także postępują. Na drugiej połowie trwają wciąż mniej zaawansowane prace ziemne. Zobaczymy, ile przyjdzie nam poczekać na otwarcie mostów, ale obstawiałbym jeszcze co najmniej 2 tygodnie. Do zobaczenia.